Patrzcie, jakie dostałem dzisiaj świetne auto zastępcze. Powiedzcie mi, czy wasza firma naprawiająca samochody daje wam takie auta zastępcze. Patrzcie tylko. Klasa, nie? Tak ty to nazywałeś? Dokładnie. A czy Piotr gdzieś przyjdzie do nas? Bo... Nie, nie bierz GoPro, ja na filmowanie sceny z GoPro to jest amatorszczyzna. Please. No to... Lepiej mieć to sfilmowane z telefonu niż nie z GoPro, naprawdę, bo... GoPro się nadaje do robienia action filmów. Jak przyczepiasz do samochodu, jedzie 180, albo jak jeździsz na deskorolce i robisz flipy, no to wtedy to ma sens. Bo wtedy masz to w dupie, że masz barrel distortion, że jest kurwa. Więc jak robisz coś, co ma być przeznaczone do puszczania, że to ma być wideo, które będziesz promował muzykę, to mieszanie ujęć action, nie action, czyli pięknego obrazu, który będziesz miał z tego, czy z jakiejś lustrzanki, którą sobie pożyczysz, z gównianym obrazem, to jest bez sensu, to nie róbmy tego. Noszenie GoPro na scenę, a tylko sens, żeby kliknąć sobie do gitary ewentualnie, to wszystko. Dzisiaj będzie trochę z rejonu marki osobistej. No pamiętacie, opowiadałem wam, że każdy powinien mieć stronę www i że to jest ważne dla właśnie posiadania swojej marki osobistej i jakiegoś tam komunikowania wartości, które dla nas są ważne. No i też jednym z elementów posiadania marki osobistej, w sensie jednym z elementów dbania o swoją markę osobistą, jest odpowiednie używanie kanałów social media celem właśnie przekazywania tych wartości, które dla danej osoby są ważne. W Polsce takim głównym kanałem social media będzie Facebook, bo najwięcej ludzi w Polsce jest na Facebooku, tak? No a Facebook ma to do siebie, że zasadniczo przycina zasięgi, czyli to, ile osób widzi to, co opublikowaliście, zależnie od tego, jaka aplikacja to publikuje i czy znajduje się w tym poście, który wy publikujecie, link do jakiejś strony konkretnej, czy nie. Dla przykładu, ja robię coś takiego, że swoje vlogi publikuję równolegle o tej samej porze we wtorek, czwartek i sobotę, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Dlaczego tak robię? Dlatego, że jeżeli publikowałbym link do YouTuba na Facebooku, to z 6,5 tysiąca ludzi, którzy kliknęli like przy mojej stronie na Facebooku, zobaczyłoby ten post może 200, może 400 osób. Strasznie mało. A jeżeli wrzucam natywnie na Facebooka to wideo, to ten post zobaczy 2000 osób. To jest 10-krotna różnica, nie? No i z pomocą mogą nam przyjść aplikacje, które pomagają automatycznie postować. Czyli publikować na Facebooku z automatu. Jedna z nich się nazywa Meet Edgar, druga z nich nazywa się CoSchedule. No Edgar trochę inaczej działa też, bo CoSchedule sam na przykład sobie dobiera, kiedy zapostować na jakim kanale social media, a Edgar tego nie potrafi w ogóle, trzeba tam wskazać godzinę publikacji. Natomiast to, co jest fajne w Edgarze, to że za... Bo to są oba narzędzia płatne i w Edgarze jest coś takiego, że za tą podstawową opłatę mamy coś takiego, że wszystkie nasze posty, które kiedyś były w Edgarze umieszczone i zapostowane za pośrednictwem tej aplikacji, one wracają do takiej puli. I jeżeli mamy slot na publikację kontentu jakiegoś tam w danej kategorii i nie zaprogramujemy niczego nowego, no to Edgar automatycznie sobie wylosuje z tej puli jakiś tam stary post, który już dawno nie był
publikowany na tym kanale social media i go zapostuję. Czyli jeżeli zapomnimy coś zapostować albo się zrobi chwilowa dziura w kontencie nowym, który produkujemy, no to Edgar to załatwi. Koszedziul też to potrafi, ale trzeba dokupić dodatkową usługę za tyle samo, co ta usługa rdzenna kosztuje, czyli podstawowy pakiet Koszedziul kosztuje $30 i ta możliwość repostowania to jest kolejne 30. Przetarg. To była prezentacja, to była briefing dopiero. Aha, briefing, czyli jeszcze nie było przetargu, dobrze. Jeszcze nie było. A uśmiechali się, czy patrzyli jak na wariata? No i testowałem przez ostatni tydzień Koszedziul, bo wcześniej używałem tego Meet Edgar, tej aplikacji. I powiem wam szczerze, że są dosyć poważne różnice w zasięgach. Post, który publikowałem za pomocą Meet Edgar, zazwyczaj, jeżeli miał link, to docierał do 600-800 osób. Jeżeli tego linku nie miał, tylko to był obrazek, to potrafił nawet do 1200 osób dotrzeć przy ilości fanów u mnie na fanpage'u 6500. To jest niezły wynik. Jak testowałem tutaj Koszedziul ostatnio przez tydzień, no to zasięgi były o wiele gorsze. Linki docierały do 400 osób, obrazki do 600, czasami do 800. Także słabo strasznie to wychodzi. Strasznie słabo. Także nie wiem, dlaczego tak jest. Może dlatego, że Meet Edgar jest taką aplikacją bardziej niszową jednak. Zasięgi, biorąc pod uwagę to repostowanie, no to Meet Edgar z mojego punktu widzenia jest lepszym narzędziem i to jest to narzędzie, którego dalej będę używał. A jeżeli wy korzystacie z takich narzędzi, no bo są jeszcze inne, jest Buffer na przykład i są jeszcze inne, których nazw w tej chwili nie pamiętam, ale są, no to dajcie znać, co wam się sprawdza, jakie macie strategie, jak wyglądają wasze kalendarze publikacji może, jeżeli w ogóle to robicie. Nara.